Nowym szefem Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości został poseł do Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński. Dotychczasowa kampania partii, a odpowiadał za nią Tomasz Poręba, budziła zastrzeżenia także wśród osób związanych z obozem rządzącym. Opozycja przekonuje, że za sprawą nowego szefa Sztabu polityczne emocje pójdą w górę. Politycy wszystkich ugrupowań zabiegają o głosy Polaków w całym kraju, choć oficjalnie nie ruszyła jeszcze kampania wyborcza. Do ubiegłego tygodnia funkcję szefa kampanii prawa i sprawiedliwości pełnił europoseł Tomasz Poręba. W piątek zrezygnował z funkcji. Złożyłem na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo, że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią, za którym stanie się murem. Działania dotychczasowego szefa sztabu PiS spotkały się z krytyką m.in. ze strony doradcy prezydenta Marcina Mastalerka i europosła Adama Bielana. PiS jest dziś w defensywie, PiS przespał kilka ważnych momentów. Przede wszystkim nie zareagował w żaden sposób na marsz czwartego powinniś... czerwca. zareagować kampanią z roku 2015, nie wygramy wyborów w roku 2023. Poseł lewicy Krzysztof Gawkowski przekonuje, że partię rządzącą trapią spory i kryzys organizacyjny. Po dymisji pana Poręby wiemy, że, wiemy, że kampania pis się nie udaje i wątpię, żeby cokolwiek ją uratował. Jak zaznacza wiceminister infrastruktury, Sprawa i Sprawiedliwości Rafał Weber, Tomasz Poręba był bardzo zaangażowany w działalność prekampanijną. Decyzję o dymisji podjął samodzielnie. Darze Tomka ogromnym szacunkiem bardzo mu dziękuję za to, co robił w poprzednich kampaniach, bo też przypominał, przypominam, szefował kampanią innym, tym, które były przez nas zwycięskie po 2015 roku. To były spóźnione reakcje i nie dość adekwatne do tego, co się działo. Uważam, że no, można było pewne, pewne posunięcia czy pewne sprawy zareagować na pewno e, szybciej. Dziś poznaliśmy nazwisko nowego szefa kampanii Prawa i Sprawiedliwości, o czym poinformował rzecznik partii rządzącej Rafał Bochenek. Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Rudziński. Nie zwalniamy tempa, zwyciężymy. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówi, że ta zmiana to zapowiedź ostrej kampanii. Kampania wyborcza, którą proponuje PiS, będzie bardzo brutalna, bardzo taka dzieląca jeszcze bardziej społeczeństwo i oparta na nienawiści. Zmiana szefa kampanii nie jest procesem nagłym, ale musiała zostać zaplanowana ze znacznym wyprzedzeniem, zauważa Anna Bryłka z Konfederacji. Trudno uwierzyć w zmianę szefa na tydzień przed konwencją, która jest zapowiadana na kilka tysięcy osób. europoseł Joachim Brudziński to były wicemarszałek Sejmu oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. W 2020 roku pełnił funkcję szefa sztabu organizacyjnego w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy. To człowiek, który przeniesie kampanię PiSu na odpowied Tory, wskazuje socjolog Grzegorz Wiński. Trzeba istnieć w mediach i trzeba walczyć o niezagospodarowany elektorat. To, co do tej pory zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to scementowało swój własny elektorat. Sądzę, że ta kampania także nabierze tutaj pewnej, pewnych lubieńców. Termin wyborów parlamentarnych najpóźniej w sierpniu ogłosi prezydent Andrzej Duda.